Stadstoezicht Rotterdam is ontstaan. Miejskie przedsiębiorstwo monitoringu w Rotterdamie powstało z miejscowego przedsiębiorstwa parkingowego. Zajmuje się ono m.in. monitorowaniem miasta i zatrudnia obecnie 1400 osób. Het vorige systeem, dan praat je vooral over de handterminal. W poprzednim systemie urządzenie, którego używali nasi funkcjonariusze, było dużo większe. Głównym problemem było to, że sprzęt był już przestarzały, a wszystkie informacje dotyczące mandatów pozostawały w urządzeniu. Dlatego, kiedy na koniec dnia nasi pracownicy wracali do biura, musieli odstawić urządzenia do stacji dokującej i dopiero wtedy mieliśmy dostęp do wszystkich informacji o mandatach. Wówczas często pojawiały się problemy, których powodem było stare oprogramowanie. Zależało nam na tym, aby w nowym systemie wszystkie informacje były przesyłane do i od funkcjonariuszy miejskich bezprzewodowo w czasie rzeczywistym. Teraz wykorzystujemy urządzenia iPhone i iPod Touch firmy Apple, bezprzewodowy punkt dostępowy Novatel MiFi oraz bezprzewodowe drukarki przenośne MZ320 firmy Zebra. Z nowego systemu korzysta na co dzień około 400 naszych funkcjonariuszy miejskich. Nowy system pozytywnie wpłynął nie tylko na naszych pracowników, ale na całą organizację. Na ulicach mamy więcej funkcjonariuszy, którzy mogą teraz patrolować miasto dłużej, gdyż mają do wykonania dużo mniej czynności administracyjnych. Widzimy, że są bardzo zadowoleni z dużo mniejszego urządzenia. Chwalą także szybkość druku w porównaniu ze starym systemem. Teraz cały proces rejestrowania, zapisywania i drukowania mandatu trwa tyle, ile przedtem trwało samo drukowanie jednego mandatu na starej drukarce. Obserwowaliśmy, jak nasi pracownicy patrolują ulice i na tej podstawie firma Globe Software zaprojektowała i stworzyła oprogramowanie. Nowy system może służyć do wystawiania mandatów parkingowych. Mandat można także wystawić natychmiast, gdy ktoś łamie inne przepisy, na przykład prowadząc psa, który nie jest na smyczy. Możemy też pomagać turystom w Rotterdamie, gdy szukają jakiejś ulicy. Informacje można wydrukować z iPoda lub iPhona firmy Apple na drukarce MZ320 Zebry. System drukuje informacje w trzech różnych językach, co pomaga turystom odnaleźć drogę. Jednym z najważniejszych wymagań było to, aby urządzenia były dużo lżejsze i mniejsze niż dawniej. Przenośna drukarka Zebra MZ320 działa niezawodnie, zapewnia długą pracę baterii oraz drukuje szybko, wyraźnie i precyzyjnie.